W sezonie 2018 leszczyński klub speedrowerowy Szawer wzbogacił się o 3 nowych polskich zawodników. Drużynę wzmocni senior Bartosz Grabowski, wychowanek drużyny Wiraż Ostrów Wielkopolski, zdobywca brązowego medalu na Mistrzostwach Świata w Australii w 2017 roku. Do niedawna jeździł dla TS Rzet Toruń. Drugim seniorem jest Rafał Duliński, wychowanek TS Rzet Toruń, indywidualny wicemistrz świata w Stanach Zjednoczonych w 2011 roku. Ostatni z nowych zawodników to junior, 17-letni Szymon Tówczyński, jak pozostali koledzy do Leszna przechodzi z TS Rzet Toruń. W poprzednim sezonie przyczynił się do zdobycia złota w drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów. W Lesznie zawodnicy liczą na zmianę otoczenia i walkę o złoty medal dla drużyny. Treningi ruszą z początkiem kwietnia.